Powstanie komisji weryfikacyjnej to jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Trzeba sprawdzić i zweryfikować właśnie wszystkie procesy odnośnie prywatyzacji, reprywatyzacji w Warszawie. Wszystkie te procesy muszą być zbadane i bardzo dobre osoby zostały do tego wytypowane. Mowa tutaj o Patryku Jakim i Sebastianie Kaleta. To są osoby z przygotowaniem. Sebastian Kaleta to jest młody, energiczny człowiek z wykształceniem prawniczym. Nie można zarzucić tutaj, że nie ma jakiegoś doświadczenia w takich kwestiach.